Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Proszę Państwa, no cieszę się, że mogę znowu do Państwa coś miłego powiedzieć. Aura pogodowa nam sprzyja, robi się już coraz cieplej. Co prawda opady śniegu powinny być, bo i wody nie było, więc rzeki gruntowe nam niestety wysychają. Poziom wody się opuszcza, znaczy właściwie obniża. No ale cóż, robi się ciepło, przyjemnie. Zachęcam do chodzenia do lasu, na spacery, a nie siedzenia w domu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wpłaty, jakie Państwo dokonują na rzecz naszego stowarzyszenia, na rzecz tego, co robimy. Będziemy zawsze też mówić o tym, co robimy, tak? Bo wielu ludzi pyta się, co Wy tam robicie. Więc będziemy mówili, szykujemy też pewne akcje takie społeczne, które chcemy robić. Myślimy o hospicjach, o dzieciach w hospicjum, ale to wszystko będzie podane. Ale bez Państwa dobrego serca, życzliwości, udostępniania, lajkowania, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Dziękuję, że Państwo są w tym dobrym słowa znaczeniu, w tym złym słowa znaczeniu, no bo każdy coś tam sobie pisze. Proszę Państwa, no i zrobiliśmy, właściwie zrobiłem, ale tutaj nasz kolega redakcyjny, który bardzo to pięknie obrobił, zrobiliśmy Maksymiliana Maria Kolbe, kontakt z nim, to bardzo przejmujący kontakt, to bardzo mocny kontakt. Wielu ludzi się tam z tym nie zgadza. Ktoś napisał oszołomy, ale generalnie ładne komentarze, bo potrzebujemy czegoś takiego. Słowa, które wypowiada święty Maksymilian Kolbe, są ponadczasowe. I nie będę o nich mówił, bo zachęcam do posłuchania. Ktoś, kto jeszcze tego nie posłuchał, jest na YouTubie, jest także na Facebooku, więc warto to zrobić. Tak, powiedzmy, natchnęło mnie i tak co jakiś czas będziemy kogoś naprawdę, jakby to powiedzieć, wielkiego dawali. Ktoś tam, ludzie poddają różne nam propozycje, kogo powinniśmy, czy chcieliby, abym się z kimś połączył. No więc tutaj, jeżeli coś przypadnie nam, jeżeli uznamy, że tak, to połączymy się, dobrze podać jakąś też propozycję. Proszę Państwa, no do naszego stowarzyszenia przystąpiły trzy osoby w ostatnim czasie: Anna, Iwona oraz Stanisław. Witam bardzo serdecznie, powiększają Państwo grono ludzi życzliwych i tych, którzy potrafią podarować komuś swoją godzinę. To niesamowite, jak rozrastamy się. Niektórzy po czasie rezygnują, stwierdzają, że to nie jest to, ale to każdy ma prawo zobaczyć, co jest dla niego w tym życiu. To nie jest szkoła obowiązkowa 7 klas czy 8, że trzeba przejść. A niektórym się tak podoba, że zostają jeszcze 3 razy do tyłu. To jest po prostu stowarzyszenie, gdzie pomagamy ludziom, gdzie chcemy im ofiarować swoją godzinę. Czas cenny, dla nas może w tym momencie nie aż tak, a dla innych może być zbawienny. A więc jeszcze raz witamy Annę, Iwonę oraz Stanisława bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja ciągle mówię o Bogu, bo jak nie mówić o największym swoim przyjacielu, jak nie mówić o miłości, jaka od niego płynie. Ktoś powiedział, że jestem zakręcony na temat Boga. No, wolę być zakręcony na temat Boga niż polityki albo jakichś innych wariactw. Jedni z pasją opowiadają ciągle o samochodach, o silnikach, drudzy o elektronice, a ja z pasją opowiadam o Bogu, który dla mnie jest najważniejszy w moim życiu i tyle, ile razem dokonaliśmy, a ile On zrobił w moim życiu, wystarczyłoby na niejedną powieść sensacyjną. Więc Bóg dla mnie jest wszystkim i od Niego nie odejdę i będę o tym opowiadał. Ja nie mam tutaj roli nawracania krzyżem, jak to ktoś mówi, czy jakiegoś strasznego ewangelizowania, tylko pokazuję, co ważne jest dla mnie i pokazuję, jak żyję, jak inni żyją w naszym stowarzyszeniu, jak pomagamy nawzajem, i że Bóg nas prowadzi. A ktoś sobie może wybrać, pasuje, nie pasuje. Przecież to nie o to chodzi. Proszę Państwa, i tak to właśnie jest. Trzeba też powiedzieć,
że ludzie czasem dziwne rzeczy piszą i proszę Państwa, czasem te komentarze są dla mnie niezrozumiałe i ktoś na przykład napisał: przestań oszukiwać ludzi, wszyscy już wiedzą, jaki jesteś. Proszę Państwa, to taki sobie komentarzyk, nie wzrusza mnie. Tylko ja mam proste pytanie, dlaczego te komentarze nie piszą pod politykami? Bo ja myślę, że gdybym do jakiegoś podpolitykiem napisał: przestań oszukiwać, wszyscy wiedzą, kim jesteś, trafniejsze by to było. Dlaczego wierzymy tym ludziom, którzy teoretycznie nas reprezentują? Czy widzieliście tą panią z tym takim sławnym gestem, który zrobiła? I ta pani tłumacząca się, że ludzie na raka symulują, i która powiedziała, że ona reprezentuje Polskę. No mnie ona nie reprezentuje w ogóle, bo ja nie należę do patologii i nie pokazuję takich gestów. Ja mówiłem, ja nie chcę mówić o polityce, o tym wszystkim, bo to straszne. A jeżeli ktoś mówi, że ja kłamię i że mam się do tego przyznać, to proszę do tych ludzi pójść, którzy naprawdę nas oszukują. I to ktoś dopisał: ile za to kłamstwo pan bierze pieniędzy? Niech się pan wreszcie przyzna, oczywiście do mnie. No to ja odpowiadam: ile ta pani za ten gest wzięła pieniędzy? Ile ci ludzie, którzy obiecują, że jak ich wybierzemy, dalej będą obiecywali, biorą za to pieniądze? Tam proszę się udać, do tamtych ludzi, bo na oczach nas oszukują i biorą za to dobre pieniądze. I zawsze to powtarzam: kto jest głupszy, ten wybrany czy ten, co go wybrał? Jeżeli taka pani jest prawdziwym znacznikiem mojego życia i reprezentować mnie jako naród, to ja nie chcę takiej reprezentacji. Absolutnie. Kolejny polityk. Ja już nie mówię po nazwiskach, po imionach, bo to nie ma znaczenia skąd. Mówi do dziennikarza: weź się w kiblu, spuść cwelu. Co to w ogóle jest? I państwo mówią, że to ja coś nie tak? Proszę tam iść. Tam za to biorą pieniądze i to dobre pieniądze. A czy państwo widzieli tych, którzy startują na prezydenta? No ci dopiero biorą pieniądze, za nasze się bawią, jeżdżą po całej Polsce i opowiadają, jak to będzie cudownie. Koniec rozmowy. Proszę państwa, ludzie, którzy przychodzą do nas, ten tydzień także obfitował w ludzi, którym ktoś odszedł. Muszę powiedzieć, że cały czas powtarzam, że jako medium to nie jest EVP. EVP to jest elektroniczny fenomen głosowy. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy nagrywać na magnetofon głos. Jest taki film i polecam go ciągle i niech państwo sobie go obejrzą. Nazywa się Wzywając Ziemię. Jeżeli ktoś nie obejrzał, niech nie zabiera głosu i nie mówi, że wie, co to jest EVP. I EVP polega na tym, że nagrywamy zmarłych na magnetofon, ale tam jest 2, 3, 4 używane zdania. Natomiast medium polega na tym, że mówię to, co czuję od zmarłego ja. Jeżeli państwo chcą więcej wiedzieć, co to jest medium, proszę sobie obejrzeć film, bardzo dobry film, Rozmowy za światami. Jest to biograficzny film, no nie do końca, bo ten człowiek żyje nadal, na temat medium znanego amerykańskiego, nazywa się Van Praagh. Proszę sobie to obejrzeć i wtedy możemy dyskutować. Przychodzą ludzie naprawdę z potrzebami. Naprawdę, którzy oczekują ostatniego pożegnania, zrozumienia ostatnich słów, wyjaśnienia pewnych rzeczy. Chcę, proszę państwa, powiedzieć, że zmarli nie załatwią za nas życia. Bo jakaś pani mówi: proszę zapytać się męża, gdzie jest schowana polisa ubezpieczeniowa, bo nie mogę znaleźć. Czy miał jeszcze jakieś pieniądze na koncie? Aha, niech poda numer do konta. Nie, tak to nie zadziała. To nie tak. Otóż nie. Ale ludzie myślą, że sprawy, które nie załatwili za życia, załatwią po śmierci. Już wiele razy o tym mówiłem. Tak to nie ma. Proszę państwa, padło też pytanie, czy z dziećmi nienarodzonymi można się połączyć. Jedna pani powiedziała, że usunęła i teraz chciałaby się z tym dzieckiem połączyć. Ja nie wiem, czy w ogóle jest po co się połączyć z tym dzieckiem, skoro go usunęła. Kiedy było pytanie, dlaczego usunęła,
Taki był czas. Nie znam takiego czasu do usuwania, a nie znam takiego czasu, który jest do usuwania, czy nie do usuwania. Nie wiem, o co chodzi, ale powiem ostatecznie. Można się połączyć z dziećmi nienarodzonymi. Tak. Mieliśmy kontakt z dzieckiem, które było poronione. To tak. Ale z dziećmi nienarodzonymi z powodu, bo jak dalej żyć? Bo mamusia powiedziała, że ty dziecko masz ze sobą życie, po co ci to dziecko? To ja bym lepiej się nie łączył. Nie chcielibyście Państwo usłyszeć tego, co będzie miało to dziecko do powiedzenia. Ale jak się uprzemy, można. Na pewno można spokojnie. Proszę Państwa, sprawa ziemniaka i sasa. Planujemy wyjazd do Lewala w marcu. Za tydzień podamy termin. Powoli się już nam zbliża i ciepło, i dłuższy dzień. Bo ktoś tam pisze, jak sprawa w Lewalu, dlaczego? Ja powiedziałem, dam łopatę, niech bierze, niech jedzie. Proszę Państwa, nie jedziemy zbierać wiśnie, czereśnie, czy grzyby. To wszystko musi być przygotowane i wszystkie organy powiadomione. To jest jedno. Po drugie, pojedziemy tam na 2 dni. Trzeba wynająć koparkę, za nią trzeba zapłacić. A więc trzeba też znaleźć tego człowieka, który tam wejdzie. Potrzebujemy długiego dnia. Co nam? 4-5 godzin i co? Po nocy będziemy kopać, a więc już będzie dłużej, cieplej. Także to wszystko są też czynniki, a nie dlatego, że nam się nie chce. Proszę Państwa, no i powtarzam, i będę powtarzał, że na anonimy nie odpowiadamy, bo proszę Państwa, to tak niewiele powiedzieć, napisać dzień dobry Janina, albo dzień dobry Dąbrowski. To takie proste. Dzień dobry Dąbrowski. Mam prośbę, czy mógłby Pan skontaktować się z moim zmarłym tatą, miał na imię Andrzej. Proszę podać, jak ja mam się skontaktować, bo to dla mnie ważne. Jakie to proste tak napisać. A niektórzy piszą, mój tata nie żyje, czy Pan coś czuje? Co to w ogóle jest? Albo jakiś anonim odpisuje, wie Pan, moje życie jest straszne, ale też czasami czuję, że ktoś koło mnie chodzi. Jak Pan myśli, dlaczego ja to czuję? A podpis tego człowieka jest kukułka 12. No i co ja mam teraz zrobić? Więc proszę Państwa, jak się ktoś obraża, to trudno, niech się obraża. Ja na anonimy nie odpisuję. Proszę Państwa, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie i wiemy, kto to pisał, Kochanowski. Jest taki dowcip. Pyta się facet lekarza, czy właściwie chory lekarza, proszę pana, bo sobie wszystko załatwia prywatnie i mówi, no proszę pana, to już wiem, to kosztuje tyle, to tyle. Aha, jeszcze o jedno nie zapytałem. Proszę pana, a ile kosztuje narkoza u pana? No, 1200 zł. Panie, 1200 zł za to, że mi się film urwie? Proszę pana, odpowiada lekarz, anestezjolog, pan nie płaci za to, że się panu film urwie. A za co? Pan płaci za to, że znowu będzie wyświetlany. Proszę Państwa, jako że zdrowie jest najważniejsze i chociażbyśmy mieli wszystko, a nie mieli zdrowia, będziemy bardzo się źle czuli. A więc i ja czasem, i my tu ze stowarzyszenia musimy się regenerować. Nie bierzemy różnych pastylek, nie bierzemy jakichś zastrzyków, nie bierzemy tej całej chemii, bo nie potrzebujemy. Jeśli potrzebujemy, to zastępcze mamy różne rzeczy, nawet bańki. Ostatnio braliśmy jedna pani z córką ze stowarzyszenia. Świetnie robią te bańki, świetnie stawiają. No, wyglądam cały, jakbym posiniaczony był, ale naprawdę czujemy się lepiej. Mamy także, gdzie chodzimy, jest to firma Zdrowie i Natura. Na ulicy Opaczewskiej, 85 Warszawa, a tam przyjmuje doktor Bogusław Dębiński. Ja mówię o tym tak otwarcie, bo ja o dobrych rzeczach będę mówił zawsze otwarcie. Jest to reklama? Tak, jest to reklama, oczywiście. Ale proszę Państwa, czy nie warto zareklamować czegoś dobrego, sprawdzonego? A nie jakąś pigułkę na porost włosów, że po jednej pigułce wołali na niego małpa. Ja bym na niego wołał psychiczny. Proszę Państwa, więc jeszcze raz. Opaczewska, 85 Warszawa, na Ochocie, dr Bogusław Dębiński. Firma Zdrowie i Natura na tyłach.
galerii handlowej. Proszę Państwa, póki nie sprawdzę, nie powiem, że dobre. Więc musiałem na sobie sprawdzić. Musiałem wejść, musiałem dotknąć. Nie to, że Tomasz niewierny. Nie, nie, proszę Państwa. Nam wiele rzeczy oferują tutaj, tak? Byłem i dotknąłem. Proszę Państwa, stres, zmęczenie, jeszcze raz zmęczenie, a w moim przypadku to naprawdę zmęczenie. Więc z czego skorzystałem? Skorzystałem z normobaria. Normobaria. Odblokuj procesy zdrowienia. Proszę Państwa, to jest taka komora, do której się wchodzi, człowiek sobie siada na fotelu, rozkłada się i tak półtorej godziny minimum, a może i nawet cały dzień, odpoczywa. Tam się obniża ciśnienie, kiedy człowiek wchodzi do tej komory, no to czuje się naprawdę dziwnie, ale potem już jest bardzo miło. Normobaria to przełomowa w skali światowej terapia, polegająca na przebywaniu w pomieszczeniu o zwiększonym ciśnieniu, większej zawartości tlenu, dwutlenku węgla, a także atmosferze wzbogaconej o cząsteczkowy wodór. Proszę Państwa, co to nam daje? Bo ja mógłbym tu się o tym dużo rozgadać, mówiąc nieładnie, ale tak, żeby było nieco szybciej, a jasne. Zmniejsza stany zapalne przez dotlenianie wszystkich komórek. Przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych. Pobudza regenerację nabłonków. Działa stymulująco na komórki skóry. Tu można wyliczać różne rzeczy. Znacząco zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek. Zwiększa aktywność w ogóle człowieka. Komórek odpowiedzialnych za zdrowe kości. Poprawia dostarczanie składników odżywczych nawet do odległych i niedotlenionych komórek ciała. Zwiększa wydolność fizyczną, psychiczną organizmu oraz zdolność do zapamiętywania. Zdecydowanie poprawia dotlenianie wszystkich komórek ciała. Rewitalizuje i aktywuje komórki macierzyste. A więc najprościej rzecz biorąc, odmładzamy się. I to nie jest dowcip, bo naprawdę ludzie, którzy korzystają z tego, mają ładniejszą skórę i o wiele młodziej wyglądają. Ba! Ruchy im się zmieniają, tak, czyli wracają do młodzieńczych ruchów. No przecież widzimy, jak człowiek, co ma 70 par lat, jak się porusza, no jak się poruszał, kiedy miał 15 lat, tak? I do tego te ruchy mu się zmieniają. Proszę Państwa, był też taki pan, który miał, bo ma to nieładne słowo, miał chorą prostatę, bardzo mocny przerost. Okazało się po wielu zabiegach, prostata zaczęła się zmniejszać. Prostata się nie zmniejsza, nie wierzcie w leki jakieś, które Wam to mówią, zawsze czeka operacja, a w najgorszym niestety sytuacji jest to śmierć. Natomiast tu się zaczęła zmniejszać i bardzo się zmniejszyła i tak naprawdę nie ma prostaty. Proszę Państwa, generator plazmy, FSL, jest też coś takiego. Działa przeciwzapalnie, przeciwsiądowo, działa bakteriobójczo. To jest taka lampa, która jakby wyrzuca takie cząsteczki i które także leczą. A to powiem zapalenie skóry, łuszczyca, półpasiec. No tu można by wymieniać wiele rzeczy. Jonowe oczyszczanie organizmu. Też siedzimy sobie na fotelu, wkładamy sobie nogi do takich specjalnych wannienek, słuchamy muzyki i się cali oczyszczamy. Proszę Państwa, ja tu mógłbym mówić, mówić, mówić i mówić. Bo zakres tu jest bardzo duży. Natomiast pan doktor Bogusław Dębiński jest bardzo ciepłym i pomocnym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że odpowie na każde pytanie i ma niesamowitą wiedzę. A słucha się go bardzo miło i przyjemnie. Więc bodajby pójść do samego pana doktora i porozmawiać na temat własnego stanu zdrowia jest czymś już dobrym i niesamowitym. Oczywiście cały personel, który tam jest, jest niesamowity, to na pewno. Tak, tak, oczywiście o każdym trzeba powiedzieć, że jest tam fachowcem, ale doktor jest takim człowiekiem, który wysłucha wszystkich. Proszę Państwa, widziałem różne dokumenty chorych. No tu personalnie nie będziemy mówili, ale nawet pewna dziewczynka, która miała problemy ze wzrokiem, zaczęła tu odzyskiwać wzrok. Są nawet potwierdzenia zakładu dla niewidomych w Lasach, że z niewidzącej prawie dziewczyny zrobiła się niedowidząca. To niesamowite, tak? Widzieliśmy też chłopca takiego pobudzonego, autystycznego, który zachowywał się zupełnie inaczej. I matka właśnie mówiła, nawet nie wiedziała, kim my jesteśmy, tak? Bo to było w tej recepcji, mówiła do doktora,
że dziecko się uspokoiło, jest zupełnie inne. Widzieliśmy także dziecko autystyczne, wyleczone, które zaczęło chodzić do normalnej szkoły i normalnie się zachowywać. Proszę Państwa, i można by tu mnożyć te przykłady, więc jeszcze raz. Proszę Państwa, zapraszam na Opaczewską 85 do doktora Bogusława Dębińskiego, ale do tego wszystkiego, co tam oferuje. Ja, proszę Państwa, myślę, że my powinniśmy dbać nie tylko o swoje ciało fizyczne, ale i też o duchowe. A tam zadbamy o wszystko, bo tam mamy fachowców. Proszę Państwa, świat nam oferuje dom wariatów. Tak to jest. Ludzie głupieją. Znacie ten kawał, kiedy matka przychodzi do psychiatryka i mówi: panie doktorze, no przyszłam sama, bo syn nie chciał przyjść, ale powiem, o co chodzi. No słucham. No panie doktorze, mój syn uważa, że jest Napoleonem i na Moskwę będzie szedł. Lekarz poprawia fryzurę, patrzy tak przed siebie, unosząc głowę i mówi: wie pani, proszę mu to odradzić. Ja próbowałem iść na Moskwę i zamarzłem. Proszę Państwa, więc nie wiadomo, kto jest zdrowy, kto jest chory, lekarz czy pacjent. Kiedy przyszedł chory do lekarza i mówi: proszę pana, tu mnie boli, tam mnie boli, moje wyniki nie są najlepsze. A lekarz się pyta, od razu patrząc na niego: przepraszam, ile pan ma lat? On mówi: 79. Lekarz mówi: no i chwatić, wystarczy. Czego pan jeszcze chce od życia? Proszę Państwa, więc tutaj na pewno nie otrzymamy takiej diagnozy i nie zostaniemy tak potraktowani. Byłem w tym pomieszczeniu, byłem na tej normowargi. Moje wrażenia są takie, że poczułem się niesamowicie. W głowie mi wszystko szumiało, ale poczułem się bardzo lekko. Ja wyszedłem stamtąd, myślałem, że będę się unosił, że będę fruwał. Poczułem się naprawdę bardzo lekko, wspaniale, dobrze. Muszę powiedzieć, że ta metoda, tak będę tam chodził, bardzo pomaga. A poza tym, tak półtorej godziny minimum leżysz sobie, możesz słuchawki tam założyć i o niczym nie myślisz. Ludzie oczywiście biorą tam telefony, zaraz tam szukają czegoś. Nie, daj sobie czas dla siebie, człowieku. Czy jak idziesz spać, to też z telefonem, bo jak się obudzisz, to trzeba coś kliknąć? Ludzie kochani, dajemy sobie czas dla siebie i odpadamy. Czyli jeszcze raz zapraszam na Opaczewską 85, a tam wszystko. No dobrze, poreklamowałem, ale powiedziałem, będę reklamował, zawsze będę reklamował wszystko, co jest dobre, co pomaga innym, bo na tym to polega. Nasze stowarzyszenie pomaga w inny sposób, pan dr Bogusław Dębiński pomaga w inny sposób, ale wszyscy działamy do tej samej bramki. Jest też tam taka metoda, o, jeszcze mi się przypomniała, to są takie krople, nazywa się, one nazywają się Trauma Life. Chodzi o to, że jak ktoś przeżył traumę właśnie po stracie kogoś lub większą, kiedy będzie się smarował tymi kroplami, one wydzielają taki specjalny eter, olejek eteryczny, który łagodzi nasz umysł, tak, i spowalnia nam procesy bania, lęku, strachu i tego, co przeżyliśmy. Bez prochów jakichś dawanych przez psychiatrę. Proszę Państwa, rozgadałem się dzisiaj. Państwo lubią, jak ja dużo mówię, prawda? No ale czas jest nieubłagalny, bo ja też nie chcę Państwa zanudzać tymi wszystkimi rzeczami. Bądźmy zdroworozsądkowi. Dziękuję Państwu za, jeszcze raz, za wpłaty, za to, że Państwo pomagają. Na pewno znowu coś dobrego, fajnego wrzucimy do internetu. Proszę Państwa, lajkujmy, udostępniajmy, subskrybentów proszę, aby przybywało, udostępniajmy. No wszystko to, co możemy zrobić, abyśmy mogli być, działać, abyśmy mogli nawzajem sobie pomagać. Myślę, że mówię o dobrych rzeczach, a jeżeli komuś coś nie pasuje, to trudno. Zawsze się dziwię, dlaczego ktoś wchodzi na mój kanał, który go nie rozumie i obraża. Jedna pani napisała: ja nie rozumiem, co tam w ogóle za bzdury robicie i po co? No skoro pani nie rozumie, to po co pani tu weszła, tak? Proszę Państwa, więc fajnie jest, ciekawie, elegancko. Zapraszam wszystkich na swoje zdrowie.
A jeżeli ktoś ma jakiś problem, bo pod komentarzem pisze typu oszuści i tak dalej, zapraszam do siebie, do Izabelina, w twarz może mi to powiedzieć. Jak to kiedyś było na filmie, w twarz i gonili się po całej Warszawie. Nie będziemy się gonić po całej Warszawie. Proszę mi to powiedzieć w twarz. A jak powiedziałem, dzieci są najsłodsze, najwspanialsze i najbardziej takie otwarte. I kiedy pani się pyta w szkole, dzieci kochane, czy wiecie, kiedy Ewa i Adam zostali wyrzuceni z raju? Rączkę podnosi Jasiu i pani się pyta, no słucham, proszę panią, na pewno na jesieni. Dlaczego? Bo wtedy są jabłka dojrzałe. Więc, proszę państwa, idąc tym tokiem rozumowania, czasem warto posłuchać tak prostych, tak otwartych dzieci, a nie tworzyć jakieś chore historie. Także wszystkich jeszcze raz żegnam, gorąco pozdrawiam. I pani się pyta na lekcji, żeby dzieci powiedziały, kiedy tata jest zadowolony w domu, tak? Kiedy jest radość. No może być odwrotnie, kiedy mama jest zadowolona, ale teraz będziemy mówili o tatusiu. No i Jaś podnosi rączkę do góry, pani mówi, słucham, no to powiedz. No Jaś mówi, mój tata jest zadowolony w domu wtedy, kiedy moja mama nic nie mówi. Pani się pyta, dlaczego tak uważasz, że jest wtedy zadowolony? Bo proszę panią, czy złoto nie daje szczęścia? No pani mówi, że no teoretycznie daje. No to właśnie mój tata, kiedy mama nie mówi, ma złoto. No to pani taka zdziwiona mówi, jak to ma złoto? No bo powiedział kiedyś do mamy tata, że milczenie jest złotem. I odkąd mama milczy, to ja myślę, że tata dostaje złoto. No i tak, proszę państwa, dzieci rozumują. Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnej naszej pogadanki. Ale być może coś jeszcze w ciągu tygodnia wrzucimy, a na pewno wrzucimy. Wszystkich tych lubiących, nielubiących, wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Bóg zapłaci. Alleluja i do przodu!